Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc wracam do was po dłuższej przerwie. W końcu wracam. I zaczniemy sobie dzisiaj od zadań migawek. Od zadań Dr. Sloan, czyli prawdopodobnie najważniejszych zadań migawek w tym sezonie. Bo jak wiemy, Dr. Sloan w tym sezonie gra dużą rolę z urządzeniem, ze wszystkim, więc jej zadania na pewno muszą też być ważne. Więc na wyspie są również kolejne jej nagrania, ale nagrania zrobię w osobnym odcinku po tym. Dlaczego, to też wyjaśnię w tamtym odcinku. Więc ponownie będziemy mieli, powiedzmy, takie cztery zadania podzielone na kilka etapów. I pierwsze zadanie: zbierz karabin szturmowy o klasie rzadkości rzadkie lub lepsze. I lepszej. I mówi do nas: chcesz ze mną współpracować? Najpierw pokaż, co potrafisz. Więc no, nie ma raczej na co czekać. Tylko chodźmy do gry. Okej, więc jesteśmy już w grze. I tak jak mówiłem, pierwsze zadanie: musimy zebrać karabin szturmowy w klasie rzadkości niebieskiej lub lepszej. Tutaj mamy akurat zielony, ale Sloan, no właśnie, Sloan sprzedaje karabin z magazynkiem talerzowym fioletowym. I on powinien się zaliczyć. Tak będzie, jest. Mamy dalej: zadaj przeciętne obrażenia z karabinów szturmowych o klasie rzadkości rzadkiej lub lepszej. Tak. Czy teraz musimy zadać tym karabinom obrażenia. Zademonstruj swoje kompetencje, ostrzegam, trudno mi zaimponować. No dobra. Mamy zadanie zrobione. Teraz musimy trafiać przeciwników w głowę z karabinów szturmowych o tej klasie. Okej. Na tych NPC-ach też to działa. Dobra, zostawmy go. Trzymaj dalsze rozkazy od Sloan. Zostaw mnie. Ja ciebie zostawiam. Da, czyli musimy wrócić do Sloan. A więc jesteśmy już u Sloan. Tutaj chodzi. Rozmawiajmy z nią. Jestem pod wrażeniem, a oto niełatwo. Kluczowy dla moich planów schemat zwędził drobny rzezimieszek, niejaki Ogończ. To była własność strażnika szczeliny Szczelana, twórcy szczelinobramy przy Cytadeli. Schemat jest pilnie strzeżony w tajnej placówce pod lodowymi laboratoriami. To istny labirynt. Nie wiem, co tam na dole pisze. Że mnie denerwujesz, typie. Dobra, więc teraz musimy zabrać schemat rafinowanej rudy kinetycznej z samotnego laboratorium. Okej. Okay.
Dobra. Definitywnie nie jest to bezpiecznie. Czy musimy się teraz udać do lodowych laboratoriów, znaleźć jakiś samotny labirynt i zdobyć te schematy. Dobra. Ok, więc jesteśmy już w kolejnej grze. Zbliżamy się do tego samotnego labiryntu. Mam nadzieję, że nie będzie trudny ten labirynt. Poczekajcie chwilę. Dobra. Wchodzimy. Aha, są pszczołki. Widzę, dobra. Pokazują nam, gdzie iść, to dobrze. Z tu. Tu jest... Aha, wyjście, okej. Nie chcemy wychodzić. Okej, czyli źle poszedłem. Nie ufać strzałkom. Okej. Też źle. Dobra. Czyli wracamy się całkowicie. Tu. Nie. Okej. I am stuck. Dobra. Po prostu znajdźmy to, co mamy znaleźć na razie. Okej. Tu? Nie. Okej. Tutaj? Dobra, jest. Okej, czyli... No cóż, no... Jakoś trzeba trochę pochodzić. Mamy... Ogończa. Okej, zabierzmy ten schemat. O, kurde. Dobra, nieważne. Dostań się z samotnego labiryntu ze schematem rafinowanej... rudy. O nie. Jeszcze nie mam za bardzo broni. Też sobie mam. Dużo amunicji. Dobra, nie mamy czasu. To jest znak exit, a nie ma exit. Oszustwo. To jest oszustwo. Jak się stąd wydostać? Tutaj? Tak, dobra. Jest, okej. Okay. Dobra, co dalej? A. Okej. Nieważne. Okej, co ja mam zrobić dalej? Okej, a więc witam was w kolejnym meczu. W tym poprzednim nie widziałem, co mam zrobić dalej, ale jak tylko z tego meczu wyszedłem, od razu dostałem kolejne zadanie, więc jeżeli wy również byście tak mieli, to musicie po prostu opuścić mecz, wtedy wam się to zaktualizuje.
Teraz musimy dostarczyć schemat do terminala satelitarnego Sloan przy zniszczonej szczelinobramie. Więc szczelinobrama była jakby takim ważnym przedmiotem w sezonie pierwszym, gdzie cała fabuła na niej skupiała i znajdowała się ona właśnie tu za Cytadelą, na tej wieży. A my tutaj musimy wprowadzić notatki schematu. Okej. Okay. Przy okazji mamy kolejne nagranie, ale to tak jak mówię, nagrania sobie zostawimy na kolejny odcinek. I teraz musimy znowu wrócić do Slow. Okej, więc dotarliśmy już do Sloan. Zobaczmy, o co chodzi. Jakie są jej plany wobec tego urządzenia i co to, co z tym wszystkim ma wspólnego szczelinobrama. Jakiś związek najwidoczniej musi to mieć. Dobra robota. Wynajęłam wcześniej 10 innych najemników. Tylko tobie udało się wrócić. Sztelan nie zdołał odkryć, jak rafinować rudę. Jego badania pomogą mi jednak wykryć na wyspie ślady jej sygnatury energetycznej. Jeśli znajdziemy dość rudy kinetycznej, możemy zapewnić urządzeniu super doładowanie. Okej. Okay. Teraz mamy... Wykop fragmenty rafinowanej rudy kinetycznej w okolicy klepokawiarni. To jest tu niedaleko. Przejdziemy i wykopiemy te fragmenty rudy. Czy to oznacza, że dlatego ta szczelinobrama nie wypaliła? Że ta ruda nie była dobrze przerobiona czy coś? Ciekawe. Nie. Na razie. No. Okej, tu bardziej. Okej. Gdzieś na dole. Dobra. Gdzie to jest? A, tu. Jeden. Przepraszam. Jest drugi. Auć. Zwróg. Okej. Jest trzeci. Czwarty jest tam. Dobra, tu jest czwarty na dole i piąty jest tu u góry. Okej. Okay. Czekajcie. Dobra. Teraz musimy wykopać fragmenty rafinowanej rudy kinetycznej w okolicy pnących posiadłości. Dobra, czyli muszę tam dotrzeć. No, widzimy się na miejscu. Dobra, więc jesteśmy już w pnących posiadłościach. Tu mamy pierwsze, drugie, tu jest trzecie, tu jest czwarte, a tych jest więcej tego niż pięć, no dobra, i piąte. I... Ważne. Wykop fragmenty rafinowanej rudy kinetycznej z okolicy ruin Rumoru. I znowu musimy się dostać tam. To kolejne cięcie. A jesteśmy w ruinach Rumoru. Spróbujemy zebrać tutaj te
fragmenty. Gdzie one są? Nie, u góry wszystkie są. Musimy się dostać na górę. Tu było dużo znaczków. Dobra, jest pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty i piąty. Trzymaj dalsze rozkazy od Sloan. Dobra, jesteśmy. Sloan. Dobra, na szczęście jest jej cień. Zobaczmy, co masz do powiedzenia. Siódeczmy. Tyle rudy powinno wystarczyć na super doładowanie urządzenia. Urządzenie to nie teleskop. To gwiezdny projektor, pełen starożytnej wiedzy. Mam drobny zatarg z odkrywcami. Mogą się unieść, widząc mnie przy urządzeniu. Naładuj urządzenie rafinowaną rudą kinetyczną i wróć tu, by je uruchomić. Okej. Czyli to nie jest teleskop do patrzenia w gwiazdy. To jest projektor. Włóż rafinowaną rudę kinetyczną do urządzenia. Gdzie mamy teraz zdanie? To chodźmy. Jest tu zaraz obok. Przy okazji też, jak już widzicie, urządzenie jest już aktywne, teoretycznie. No, niestety, trochę mnie nie było. A, umieć rafinowaną rudę kinetyczną. Uruchom sekwencję zasilania na placówce Sloan. Okej, czy się znowu wrócić? Okej. Wszystko w burzy. Pięknie. Pięknie wyliczone i w ogóle. Ja. Uruchommy to. Jak? A, okej. O nie. Szybko. Nie rob mi tego, proszę. Dobra. Jeść leczenie? Proszę. Proszę. Nie. Szybko! No nie! Już to rzucałem! To już rzucałem! No nie! Okej, więc witam was ponownie. Już ostatni raz dzisiaj. Porozmawiajmy ze Sloan. Sprawnie przeprowadzona operacja. Kiedyś bym cię zwerbowała do mniejsza z tym. Może uda nam się na dobre umknąć wrogom. Mam plan ryzykowny, ale gra jest warta świeczki. Jeśli ci się uda, może syndykaty z Mega City mają rację, nazywając cię bohaterem. Nieczęsto to mówię, ale dziękuję. Okej. Okay. No więc... Tak, wytegowaliśmy się centralnie przed ostatnią misją. Niestety. Takie moje szczęście. Więc dobra, chodźmy do lobby i tam zakończymy odcinek. Okej, a więc jesteśmy już w lobby i za wykonanie tych zadań dostaliśmy taką oto nagrodę, czyli ekran wczytywania. Nowy wynalazek Sloan. Sekrety urządzenia mogą zmienić wszystko. Tak on wygląda. Mamy tutaj Sloan w swoim czołgu. No, tutaj ten czołg. Pracująca właśnie nad... próbująca rozgryźć te urządzenia. I to jest wszystko.
zadania migawek zakończone. Były ostatnie zadania migawek. I w tym momencie to naprawdę jedyne, co nam zostało, to jeszcze ostatnie nagrania z Sloan zebrać. Ale tak jak mówiłem, to zrobimy w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Będzie, że pomimo tego, że pojawi się on trochę później niż te zadania wyszły, to i tak się wam do czegoś może przyda. I widzimy się następnym razem. Na razie.